Film Gwiazdy opowiada o historii Jana Banasia, legendy śląskiej piłki nożnej, ale także strzelca jednego z dwóch goli w meczu z Anglią w 1973 roku. My mieliśmy szansę odwiedzić plan filmowy i porozmawiać z reżyserem. Znajdujemy się przy Świętochłowickim Stadionie, gdzie jest kręcony film Gwiazdy. Z nami pan reżyser Jan Kidawa-Błoński. Witam pana. Ja również kłaniam się mocno, witam państwa. Zacznijmy od tego stadionu. On zagra więcej niż jeden stadion w filmie, tak? No tak, to jest pomyślane z powodów technicznych, że ten stadion wybraliśmy jako stadion, który, no może nie dla mieszkańców Świętochłowic, ale dla nas nie był jeszcze wyremontowany, tak? Ten stadion jest szczęśliwie przed remontem i zachował dawny kształt, formę. Nie ma tutaj plastikowych foteli, no przynajmniej w nadmiarze możemy to łatwo przerabiać na takie ławki, jak dawniej były drewniane. Dlatego zdecydowaliśmy się większość zdjęć tych stadionowych nakręcić właśnie tutaj. Oczywiście potem przy pomocy komputera, różnych zabiegów, które są dostępne we współczesnym kinie, zrobimy z tego stadionu stadion i w Rzymie, i w Rio de Janeiro, i w Wiedniu, i w Strasburgu, i tak dalej, i tak dalej. Bohaterem filmu Jan Banaś, legenda śląskiej piłki nożnej i nie tylko. No Jan Banaś to jest taka barwna śląska postać, wydaje mi się, wybitny zawodnik Górnika Zabrze z przełomu lat 60. i 70. Ma wielu wspaniałych kolegów, bo wtedy grał przecież i Włodek Lubański, i Gorgoń, i Szołtysik, i Gadocha, i Oślizło. Można by wymieniać bez końca. Te nazwiska znała cała Polska, ale ja zdecydowałem się na opowieść opartą o losy Jana Banasia, dlatego że historia jego życia wydawała mi się bardzo ciekawa. On po prostu miał bardzo taki dramatyczny przebieg swego życia i jak mi go opowiedział, to właściwie puenta pana Jana była taka: wie pan, ja to chyba tak właściwie w życiu nie miałem szczęścia. I trochę tak jest w tym filmie jego postaci, tak, że on był bardzo blisko zawsze czegoś wielkiego i wspaniałych sukcesów piłkarskich. No chociażby przykładem jest to, że właśnie, i film o tym również opowie, że on miał pełną jakby szansę i otwartą drogę, żeby zagrać i w Olimpiadzie w 72 roku, gdzie Polacy zdobyli złoty medal, i w Mistrzostwach Świata w 74, gdzie no, na słynnym półfinałowym meczu, tak zwanym meczu na wodzie czy w deszczu, no, przegraliśmy co prawda z Niemcami, ale no, doszliśmy do półfinału. W konsekwencji to było wielkie wydarzenie. Dzisiejsza piłka nożna, tak powiem, patrzy zapewne z zazdrością na tamte sukcesy naszych polskich piłkarzy. Czy wątku miłosnego możemy się spodziewać w filmie? Tak, będzie wątek miłosny i to nawet dosyć rozbudowany. Będzie i wątek przyjaźni, i wątek miłosny. Aczkolwiek te dwa wątki są właściwie taką czystą fikcją fabularną, ponieważ tak się umówiliśmy z bohaterem, który no, słynął z tego, że był jednym z przystojniejszych wtedy piłkarzy. Jeździł czerwonym Fordem Mustangiem, wzbudzając zachwyt i pożądanie wszystkich kobiet. Także tych kobiet koło bohatera było zawsze bardzo wiele. Ale no Jan Banaś, w związku z czym bohater mojego filmu, nigdy na stałe nie związał się z żadną kobietą. A jak idą prace i kiedy jest planowana data emisji tego filmu? Ja myślę, że jesteśmy już na jakiś tydzień przed zakończeniem zdjęć na Śląsku, potem jeszcze pod koniec miesiąca mamy kilka dni w Warszawie. No ja będę, tak powiem, kontynuował montaż tego filmu, montaż obrazu filmu, który już jest w takim dużym stadium zaawansowania, bo poprzednie zdjęcie skończyliśmy w grudniu poprzedniego roku, to była tak zwana sesja jesienno-zimowa, teraz robimy lato, no szczęśliwie jest już październik, jak państwo widzą dookoła świeci słońce, no jakoś nam się to udało. Ja przewiduję, ale to jest oczywiście tylko moje przewidywanie, że ten film będzie dostępny, wejdzie na ekrany kin za rok. Ponieważ wymaga on po skończeniu montażu bardzo dużej pracy właśnie postprodukcyjnej. Tu będzie wiele działań komputera, będziemy pewne rzeczy wręcz tam jakby przy pomocy technik cyfrowych budowali, dodawali. To jest dosyć duże przedsięwzięcie i ono wymaga czasu. Film Gwiazdy. W takim razie życzymy powodzenia w dalszej pracy. Dziękuję. Czekamy na efekty. No serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję.